piosenku z Konetki, która dzisiaj na przykład oraku prostaty oraz organizatora dzisiejszych wykładów, Marka Kibiera, do wykładu właśnie pani doktor. Zabrakło jednego, przynajmniej z mojej inicjatywy, mojego pytania, tak wynikało, że zabrakło jednego stwierdzenia i faktycznie pozwolono mi to dodać teraz. Pani doktor Senkus-Konewka powiedziała na swoim wykładzie, że jesteśmy tak zwaną drugą linią, mówiła o onkologach, tak? I cały czas mówiła o tym, że do urologa po raz pierwszy trafia dany pacjent. Więc uwaga dla Państwa, żebyście Państwo nie myśleli, że onkolog musi być tą drugą linią i w którym momencie jest tą drugą linią. W momencie, kiedy jest zdiagnozowany, potwierdzony histopatologicznie rak prostaty, musi być do tego włączony onkolog. Także to nie jest tak, że do onkologa trafia się na przykład dopiero w sytuacji rozsiewu, czy tam jakoś tak. Przykładem niech będzie mój teść, który 3 lata temu za uszy został przeze mnie wciągnięty do pani doktor Senkus-Konewki, ponieważ przy wznowie biochemicznej jego urolog chciał go hormonami leczyć. Ja wiedziałam, że w tej sytuacji jest powinna być zastosowana radykalna radioterapia. Została ta radykalna radioterapia zastosowana ku oburzeniu urologa, który stwierdził, że są straszne skutki uboczne i w ogóle tej radioterapii. Mój teść do chwili obecnej ma PSA nieoznaczalne, 3 lata żyje praktycznie na dzień dzisiejszy wyleczony, tak? Jeżeli miał kolejną wznowę, to mamy znowu hormonoterapię w odwodzie, czyli leczenie paliatywne. Więc onkolog musi być zawsze włączony do leczenia raka, krótko mówiąc. Tutaj mój ewentualny konflikt interesów jest chyba żaden, ponieważ reprezentuję i grupę pacjentów i bardzo się utożsamiam z grupą lekarzy. Pacjentem jestem sama od wielu lat, choruję na przewlekłą chorobę autoimmunologiczną. Natomiast jestem szefem fundacji, która ma podopiecznych mnóstwo od mniej więcej 3 lat onkologicznych podopiecznych. Natomiast jestem córką lekarzy, więc wychowywałam się w lekarskiej rodzinie. Wiem, jak to jest. Dokładnie wiem, jak to jest. I współpracujemy z lekarzami wieloma, których podziwiamy, bardzo lubimy łączą nas bardzo serdeczne stosunki, także tutaj takie konflikty i teraz zdaje się nie ma. Jakby ktoś sądził, nie daj Boże, że powinno się dzielić zespół lekarz-pacjent na dwie grupy, czyli pacjenci i lekarze. Tak się w Polsce niestety dzieli, a tak się robić nie powinno, o czym za chwilkę. W moim wykładzie bardzo mało monitorii. Trochę będzie więcej przykładów z życia wziętych, ponieważ z doświadczenia wiem, że takie przykłady najlepiej obrazują pewne problemy. To jest chyba jeden slajd, który mówi o teorii. Przypomnienie, jak to wyglądało kiedyś i jak to wygląda teraz. Na czym polegał model stosunków lekarz-pacjent jakiś czas temu. W zasadzie jakiś czas temu. No. Set czy tysięcy lat, tak? Bo to od zarania dziejów są opisywane stosunki lekarz-pacjent, kiedy lekarz jest tym, powiedzmy, przewodnikiem tego teamu, tak? Lekarz-pacjent, a pacjent ślepo go słucha, wierzy, stosuje się i nie ma nic do powiedzenia na tej zasadzie. W tej chwili relacje oparte są na rozmowie, na dialogu, teoretycznie. Na wzajemnym zaufaniu. To partnerski stosunek. Partnerski inaczej. Odpowiedzialności. Tak, to teraz jestem partnerem. Tak. Właśnie, to warto zaznaczyć, że teraz to jest ten drugi, tak. I na współodpowiedzialności za podejmowane wzajemnie decyzje lekarz-pacjent. To jest bardzo ważne i też za chwilę o tym powiem, bo to nie jest tak, że teraz nagle pacjent uzyskał stan uprawnienia, jest gwiazdą i może wszystko, a lekarz tylko musi i powinien. Absolutnie, partnerstwo to jest partnerstwo. Przyczyny, myślę, że nie musimy tego omawiać, wszystkim są znane. Rosnąca świadomość przede wszystkim społeczeństwa i postęp medycyny, kiedy jest możliwość
na przykład alternatywnej, wyboru jakiejś terapii, no, do kiedy lekarz może decydować sam, w momencie, kiedy ma już ileś tam narzędzi w ręku i trzeba wybrać, to trzeba włączyć tego pacjenta do procesu decyzyjnego, on powinien wybrać. Doszło w kodeksie etyki lekarskiej, doszły nowe zasady postępowania w różnych sytuacjach i tym sposobem zostało tu to usankcjonowane teoretycznie prawnie. Na Zachodzie to od dawna funkcjonuje, na tak zwanym Zachodzie, natomiast w naszym kraju ciągle się tego uczymy. I lekarze, i pacjenci. Myślę, że dopiero raczkujemy niestety. I o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć? O troszeczkę o prawach i obowiązkach dwóch stron. O tym, co jest konieczne, żeby odnieść sukces w tej partnerskiej relacji lekarz-pacjent. Bo to, że ją tak nazwiemy, to i poznamy definicję, to wcale nie znaczy, że wróży jakiś sukces i będzie super. O możliwych problemach, które mogą stać na drodze właśnie tego sukcesu. O zagrożeniach wynikających z tego, że ta relacja partnerska się nie nawiąże, a jednak żyjemy w innych czasach niż kiedyś i są inne okoliczności, inne źródła informacji, inna świadomość pacjentów. I w świetle dzisiejszych czasów, jeżeli ta relacja partnerska się nie nawiąże, to grozi konkretnymi konsekwencjami, buntem, krótko mówiąc. I na końcu dyskusja, na pewno nie zdążę, bo już mi obcięli czas tutaj, to proponuję po wszystkich wykładach, może ważę. Co możemy zrobić, by poprawić relacje pomiędzy polskim lekarzem i jego pacjentem? Mam jakieś tam swoje pomysły, ale bardzo bym liczyła na Państwa również pomysły. O prawach i obowiązkach. Pewna informacja o metodach leczenia. To jest pełna informacja o metodach leczenia, czyli pamiętajmy o tym, bo wciąż zgłaszają się teraz pacjenci, którzy nie mają pojęcia w ogóle, jak są leczeni, o co chodzi i tak dalej. Więc zacznijmy może od tego, że na przykład pacjent onkologiczny powinien wiedzieć, czy jest leczony paliatywnie, czy jest leczony radykalnie. Wielu z nich tego nie wie. Nie ma najmniejszego pojęcia w ogóle. Jak jest leczony, wie, że jest leczony onkologicznie. Jaki jest cel tego leczenia, nie ma pojęcia zupełnie. Aby móc wybierać, aby móc decydować, czyli być tym partnerem, musi po prostu pacjent wiedzieć, o co chodzi w tym leczeniu. Musi, nie może przed nim ukrywać. Jeżeli ma współpracować, jeżeli ma pomóc, jeżeli to leczenie ma być efektywne, jeżeli ma być osiągnięty jakiś konkretny cel, to pacjent musi wiedzieć, o co chodzi, bo jest partnerem w tej relacji. Nie można przed nim ukrywać, decydować i spodziewać się, że on później będzie odpowiedzialny za efekty tego leczenia. Absolutnie. Ma prawo do odmowy udzielenia mu informacji odnośnie rokowania lub szczegółów, lub udzielenia szczegółowych informacji w trakcie leczenia. To jest prawa pacjenta zapisane, trzeba o tym pamiętać. Natomiast w moim skromnym przekonaniu taka odmowa nie powinna być domniemana, wyraźnie wyrażona przez pacjenta. Czyli jakoś w rozmowie zasugerować, zapytać, czy życzy pan sobie wiedzieć, czy ile pan chce wiedzieć, czy chce pan brać tutaj czynny udział w procesie właśnie decyzyjnym, w omawianiu pana choroby i tak dalej. Takie pytania moim zdaniem trzeba zadać. Nie można sobie samemu uroić, że ten pacjent pewnie nie chce wiedzieć. Nie? I później jeszcze najlepiej informować tylko rodzinę. Taki pacjent czuje się potem zdradzony, absolutnie. Przez wszystkich, przez lekarza, przez rodzinę, jest nieszczęśliwy, jest zły na leczenie, w ogóle bez sensu jest to leczenie. Nie przynosi pożądanego efektu typu poprawa jakości życia. Jakość jego życia jest tragiczna, bo go wszyscy oszukali. Ma prawo do informacji o niepomyślnej diagnozie i lub rokowaniu przekazanej w sposób możliwie delikatny. W Kanadzie w tej chwili uczy się lekarzy, są odpowiednie kursy jakieś tam przez psychologów organizowane, że na przykład, że nie wolno informować pacjenta o niepomyślnej diagnozie czy niepomyślnym rokowaniu na korytarzu i w miejscach publicznych. To u nas niestety się robi często.
bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że słyszymy, że w przelocie lekarz na korytarzu powiedział: a, kandydat ma raka, nie? A tata obok stoi. Tego nie wolno robić absolutnie. W sposób drastyczny, obrzydliwy, nie wolno tego mówić, ponieważ taki pacjent jest gotów wrócić do domu i nie wróci już do tego szpitala. Nie będzie się chciał leczyć, po co, załamał się. Jest niezbędny, może tutaj gdzieś na kolejnym slajdzie to będzie, ale od razu nawiążę, taki element w rozmowie między lekarzem a pacjentem, nawet jeżeli rokowanie jest bardzo niepomyślne, jeżeli jest możliwe leczenie tylko paliatywne, a nawet jeżeli nie paliatywne, a tylko objawowe, czyli przeciwbólowe, przeciwduszności itd., to jest niezbędny, malutki, chociaż element pozytywny, który zawsze można znaleźć tak naprawdę. Zawsze można powiedzieć: choruje pan na poważną chorobę, prawdopodobnie, albo najprawdopodobniej nie da się jej wyleczyć, ale, i to jest to, rak w dzisiejszych czasach jest chorobą przewlekłą, możemy zastosować terapie, które znacząco poprawią jakość pana życia, będzie pan jeszcze żył, jakoś to będzie, będę przy panu, będę czuwał, jakoś damy radę. Zdąży pan jeszcze wiele w swoim życiu załatwić. I co? Pacjent wie o tym, że umrze, wie, że jest chory na śmiertelną chorobę, ale wie, że ma opiekuna, że jakoś to będzie i że nie jest tym wszystkim sam. Zupełnie inne wrażenie, jak wychodzi z gabinetu. Zupełnie. Ma prawo odmówić leczenia, o tym trzeba zawsze pamiętać i tego też brakuje bardzo często w stosunku pacjent-lekarz. Lekarz automatycznie funduje chemioterapię, na przykład paliatywną, pacjentowi, nie pytając, czy on w ogóle chce, ma prawo odmówić. Oczywiście wiemy na podstawie wyników badań klinicznych, że taka chemioterapia paliatywna w danym typie nowotworu przynosi dobre efekty, wydłuża przeżycie, czy tam czas do progresji i że powinna poprawić jakość tego życia, to wiemy, tak, z wyników badań klinicznych i automatycznie sami decydujemy, ale to nie jest zawsze takie oczywiste, bo czasami chemioterapia paliatywna wydłuża czas przeżycia o miesiąc czy o dwa tylko, a w międzyczasie funduje wymioty, złe samopoczucie, objawy neurologiczne itd., itd. I taki pacjent powinien wiedzieć, że może, jeżeli zechce, zrezygnować. I po co tą chemioterapię bierze? Że tak naprawdę jest w stanie zyskać tylko miesiąc albo dwa, ale jakiś procent pacjentów zyskuje więcej, no powinien znać prawdę. I w każdym momencie mieć możliwość podjęcia decyzji jako wolny, autonomiczny człowiek, jednostka stanowiąca o swoim losie. Ma prawo konsultacji do innego lekarza, o czym niewielu pacjentów wie. Bardzo wielu mamy takich, których zachęcamy albo zachęcamy do alternatywnej konsultacji, a oni stwierdzają w tym momencie, że o Jezu, a jak mój doktor się dowie, to się obrazi. Nie? I często się obraża. I niestety często się obraża. Ale ja nie wiem, czy my możemy zadawać pytania, przepraszam, dopiero weszłam. Tu nie chodzi tylko o to, że się doktor obrazi, tylko chodzi o sposób finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bo jeśli pacjent zostanie objęty na przykład opieką hospicjum domowego, a jednocześnie korzysta z porad, co nie wolno, bo sam stanowi o swoim zdrowiu i życiu, z porad innych lekarzy, i to jest wykazane, prawda, że w tym czasie robił badania, nie wiem, czyli inaczej, nie może być hospitalizowany jednocześnie. Nie, nie tylko hospitalizowany. Nie, nie, mamy bardzo wielu pacjentów, którzy są podobni do onkologa, do czego skutecznie, mam nadzieję, zniechęcamy w momencie, kiedy już jest leczony powiatowo pacjent, bo po co ma się tego onkologa i szkoda czasu onkologa i szkoda tego pacjenta, po co ma się w tych kolejkach. O wiele lepiej się hospitalizowany. Chodzi o to, że ma przeprowadzane badania poza miejscem zamieszkania, prawda? I na przykład w systemie ambulatoryjnym. I to jest wykazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wtedy ten lekarz, który objął go opieką hospicyjną domową, nie dostaje zwrotu finansowania za świadczenia udzielone na rzecz tego pacjenta. Ambulatoryjnie? Tak, ambulatoryjnie. Ja mówię, to świadczenia. Nie sądzę, też nie sądzę. Nie dopytałam się z tym jeszcze. Oczywiście ja dzisiaj nie mam tych dokumentów ze sobą. Nie, to na pytanie, się to własnych doświadczeń. Stacjonarne, tak? Tak, stacjonarne, tak. Jeżeli jest objęty opieką hospicjum domowego pacjent, a na przykład postanawia zrobić sobie jeszcze badanie PET. No to bez sensu.
Oczywiście to jest bez sensu, ale ja nie dyskutuję. Ja się zgadzam z panem profesorem. I to jest jeszcze taka... Nie obarczono odpowiednimi wytycznymi i... Tak, ale tak jest obarczony, dobrze wszyscy pewnie znamy te wytyczne, prawda? Chodzi mi tylko o to, że to nie jest takie oczywiste. Pani tutaj mówi o tym, że pacjent decyduje. A co w takim przypadku, kiedy lekarz hospicjantomowego pozbawiony jest w pierwszej rozmowie kontaktu z pacjentem, ponieważ to rodzina aplikuje o objęcie go opieką hospicjum domowego i jako warunek stawia, żeby pacjent nie dowiedział się, że jest pacjentem hospicjum domowego. Jak się ma zachować taki lekarz? Jakie praktyczne rady pani też ja myślę, że tak. Może jesteśmy w stanie zrobić debaty, bo to pani porusza bardzo. Musimy coś na tym powykładać. Tak. Ja proponuję, żebyśmy po kolacji w gronie większym czy mniejszym spotkali się i zrobili sobie taką urzędu. Tak jest. I bardzo fajnie nam się dyskutowało wieczorami przy lampce wina, bo to jest bardzo ważne pytanie. Tak. Przy wielu latach. Mam pan rację. Ma prawo do zadawania pytań pacjent. Teoretycznie o tym wie, ale zawsze jak przychodzi do lekarza, to zapomniałem języka w premierze, bo jestem w stresie. No więc my radzimy takim pacjentom, żeby na karteczce przygotowali się wcześniej do wizyty u lekarza i sobie spisali te konkretne pytania. O Jezu, już? I sobie spisali te konkretne pytania, zamiast przychodzić do tego lekarza, zabierać czas, jąkać się, zastanawiać się albo zamiast palić się ze wstydu. Przekonujemy chorych, że lekarze lubią pacjentów przygotowanych, konkretnych i w takiej sytuacji, jak są przygotowani konkretnie, nie mają się dać zadawać pytania. Wręcz przeciwnie, lekarz się cieszy, że jest konkret, tak? A nie... Ja jeszcze dodam do tego, że jako lekarz, tak, że chory powinien przyjść z uporządkowaną dokumentacją. To jest koszmar. Chorzy przychodzą z taką paczką. Współdecyduje i ponosi współodpowiedzialność w procesie leczenia. Więc współdecydowanie nie jest jakimś wyłącznym uprawnieniem, z tego wynika obowiązek również. I pacjent musi mieć tego świadomość na samym początku. I lekarz ma prawo do odmowy leczenia. I tutaj chciałam państwu podać taki przykład, na który notorycznie trafiam, gdzie lekarz nie korzysta z tego uprawnienia, lekarz-onkolog, gdzie chory lub jego rodzina nastają w chorobie nowotworowej nieuleczalnej, jeszcze najgłośniej paliatywnie, nastają na uporczywe stosowanie chemioterapii, aż do bólu, bo dla nich powiedzenie przez lekarza onkologa koniec leczenia onkologicznego oznacza tak zwane położył na mnie krechę albo na nim krechę. To jest określenie, które wyprowadza mnie z równowagi absolutnie. Położyli na moim tacie kreskę na przykład. O co chodzi tak naprawdę? W którymś momencie u chorych ze złym stanem ogólnym albo złotwornionym już na chemioterapię, na leczenie chemiczne nowotworem, chemioterapia nie przynosi kompletnie żadnych korzyści. Tylko i wyłącznie pogarsza jakość tego życia. Bo jak wiadomo, ma liczne działania niepożądane. I przychodzi do takiego onkologa, pacjent, jego rodzina i szczerzą zęby. Ma być jeszcze jedna chemioterapia, jeszcze jeden kurs i tak dalej, i tak dalej. Ten lekarz powinien być asertywny i w tym momencie powiedzieć nie. Ale, jest jedno ale, powinien uzasadnić swoje stanowisko. Dla spokoju ducha wielu onkologów zgadza się podać kolejny cykl czy kurs chemioterapii. Niestety. A tak naprawdę powinien powiedzieć nie, ale powiem dlaczego i wytłumaczyć. No to jest kilka zdań do powiedzenia, ale konfrontacja nie tylko z tym, że trzeba poświęcić kilka minut czasu, żeby wytłumaczyć, ale i z zauzawionymi oczyma chorego i jego rodziny. To jest wymuszanie niepotrzebnych badań diagnostycznych. Oczywiście. To samo, wymuszanie niepotrzebnych badań diagnostycznych. Tak jest. Lekarz powinien postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Czyli to, co wie, że jest konieczne stosować i to, co wie, że jest niepotrzebne albo szkodliwe dla pacjenta, nie stosować i nie bać się tego. Ale choremu uzasadnić. Jemu czasami wystarczy kilka zdań powiedzieć i on zaczyna rozumieć, o co chodzi.
i przestaje być na tego lekarza zły. Sukces partnerskiej relacji, przede wszystkim wspólny cel. Ja jestem zwolenniczką na samym początku, kiedy lekarz-onkolog siada z pacjentem swoim nowym, ustalenia, o co walczymy, o co konkretnie walczymy. Czy o leczenie paliatywne, czy o radykalne, co po drodze się może zdarzyć, jakie jest ryzyko, żeby wiedział, że może zrezygnować, ale jak zrezygnuje, to straci taką, a nie inną szansę czy okazję, żeby znał plusy i minusy. W trakcie leczenia, i pacjent rozumie, o co chodzi, jest zupełnie inny. Współpracuje, kiwa głową, nie martwi się tym, że nie wie, tak? Nie ma w nim tej niepewności okrutnej. Nie wraca do domu i nie szuka w komputerze, tak? Ale o co chodzi tak w ogóle, nie? Doktor Google. Wzajemne zaufanie. To trudno jest w dzisiejszych czasach w Polsce, bo trudno zdobyć zaufanie tak naprawdę w ciągu kilku minut na wizycie u lekarza. Lekarz, klinicysta, onkolog musi w przychodni, w ambulatorium przyjąć w ciągu kilku godzin kilkudziesięciu pacjentów. To więcej nie może niż kilka minut poświęcić jednemu pacjentowi. Jak z nim porozmawiać, jak mu go naświetlić? A dialog i kontakt. To jest to, że obserwujemy po naszych podopiecznych, że o wiele spokojniejsi, grzeczniejsi, że się tak wyrażę, bardziej współpracujący są chorzy, którzy mają jakikolwiek kontakt do swojego lekarza prowadzącego. Nie korzystają z niego z byle powodu. Tego się obawiałam na początku, że jeżeli jest ten kontakt, to czy nie będzie zarzucał swojego lekarza pytaniami. Mają albo maila, albo jakiś telefon, że w razie czego, oni naprawdę dzwonią tylko w razie czego, a grzeczni są naprawdę, no nie kombinują, nie szukają nie wiadomo czego, zupełnie niepotrzebnie, nie tracą nerwów. Sam to buduje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, kontakt do lekarza. Bo żyjemy problemy, wszelkie podobieństwo, przypadkowe. Przepraszam, to są absurdalne przepisy regulujące dostęp do świadczeń. Tu mogłabym mówić do rana, jutro pewnie będzie o tym mówione. Możemy porozmawiać na ten temat, bo sporo jest do powiedzenia, to niestety czas ucieka po na przykład wykładach, czyli w tak zwanych kuluarach. Przykład może dam, bo tu przykładów bardzo dużo bym miała, a na przykład różowej recepty, czego tu nawet nie ma. Podanego. Proszę Państwa, do umierającego dziadka przyjeżdża wnuczka, jest koniec tygodnia, jest jakieś tam miasto wojewódzkie przy granicy i dziadek się dusi. Taką ma rozpoznaną chorobę i jest na takim etapie, że z całą pewnością wiadomo, że nie przestanie się dusić, trochę ostomieszą zrobiono, nic nie pomogła. Nie chce być podłączony do respiratora, chce umrzeć, ale wiadomo, każdy chce go umrzeć, prawda? A rozmowa z prowadzącymi neurologami w oddziale szpitalnym, w którym leży dziadek, nie przynosi kompletnie żadnego efektu. Co pani mówi, że on się dusi? On się wcale nie dusi. Jest odnotowany w karcie, że nie chce respiratora, ale to nie zapomniano mu włożyć rurki, tak, gastrostomii, wpychania lekarstw, jedzenia różnorakiego i tak dalej, bo on jest w całkiem dobrym stanie. Ponieważ wnuczka pracuje w środowisku, w związku z wykonywanym zawodem zna wielu lekarzy, dzwoni do znajomego lekarza do Warszawy i poznaje nazwisko jego kolegi, który jest konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny paliatywnej w tymże województwie, gdzie leży dziadek w szpitalu. Konsultant okazuje się wspaniałym człowiekiem, doskonałym lekarzem, z ogromną wiedzą. Przychodzi na oddział neurologiczny, konsultuje tego pacjenta, jest piątek, i wpisuje w karcie u chorego, który jest w dobrym stanie ogólnym, tak? Stan terminalny, kropka. Konieczność podawania takich leków. Morfina, to tamto. Na duszność plus taki sedatywny, tak? Bo dziadek się po prostu dusi, błaga o pomoc, błaga wszystkich. To jest widok, który jeśli ktoś widział, to nie można tego zapomnieć. Niestety dziadek leży na oddziale neurologii i dowiaduje się wnuczka od ordynatora neurologii, że to,
że lekarz medycyny paliatywnej coś zapisał, to nie znaczy, że ja się muszę tego zastosować. Ja to mogę rozważyć, ale wcale nie muszę tego zastosować. Dobra, co robimy? No, zabieram do domu moją umierającą ciotkę. Nie da się. Dlaczego? Dlatego, że zostaje znaleziony odpowiedni lekarz hospicyjny, który wie jaki leki zastosować się dalej. Niestety jego poradnia jest czynna od poniedziałku i pomimo, że w weekend pracuje i to w szpitalu, na dyżurze, to nie może wypisać w weekend różowej recepty na morfinę. W związku z czym nie może dziadka zabrać do domu, żeby nie cierpiał, tak? I podawać mu tą morfinę tak jak trzeba, ponieważ nie ma różowej recepty, nie może wypisać z tym dniem różowej recepty. Przez 48 godzin człowiek na szpitalu leży, patrzy swojej rodzinie w oczy, rodzina siedzi przy nim dzień i noc, tylko dlatego, że wykrzyczała i wywalczyła, żeby w nocy z nim siedzieć, bo przecież regulamin zabrania siedzenia w nocy z chorym, który się dusi i nie otrzymuje pomocy na tym oddziale. I patrzy przez 48 godzin jego rodzina na to, jak on się dusi, patrzy i płacze. W poniedziałek rano zostaje zabrany do domu karetką, przyjeżdża lekarz hospicyjny, natychmiast zostają podane odpowiednie leki. Z wdzięcznością mruży oczy, ściska rękę swojej wnuczki i zasypia, po pół dnia umiera. Spokojnie. Po co te dwie doby? Kto to przeżył, ten będzie w stanie zrobić. Tą wnuczką byłam ja. To jest przykład różowych recept. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się o tym napisać, jestem do dyspozycji absolutnie. Zamierzam o to walczyć, żeby coś takiego, takie anachronizmy, różowe recepty zostało rzeczywistością. 7 minut dla pacjentów, tyle statystycznie, takie są statystyki, poświęca choremu polski lekarz, ale wypada dodać, może poświęcić choremu, ponieważ ma do przyjęcia kilkudziesięciu. Jak jednemu poświęci więcej, to musi odmówić przyjęcia innych. Upadek autorytetów, to jest bardzo ważne. Między innymi przez zawirowania i niekorzystne zjawiska w polskim systemie opieki zdrowotnej, tych zawirowań i niekorzystnych zjawisk jest tyle, że głowa boli. Oraz publikacje prasowe, tu do Państwa apel, otwarcie krytykujące środowisko lekarskie. Najwięcej, co tu dużo mówić, widy za zaistniałe sytuacje, za brak leków, za kolejki, za brak sprzętu, za bardzo wiele rzeczy, o których Państwo doskonale wiecie. Nie są odpowiedzialni lekarze, tylko jest odpowiedzialny ktoś zupełnie inny, ktoś, kto ustanawia normy i zasady finansowania tego wszystkiego, tak? Funkcjonowania tego wszystkiego. Natomiast to, że chory nie dostał leku, to, że musi czekać na lek 2 czy 3 miesiące, to w gazecie pojawia się jako informacja, nie chcieli mnie leczyć, tyle czasu musiałem czekać i tak dalej, i tak dalej. To są nieszczęścia ogromne ludzkie, owszem. Na pewno warto o nich pisać, ale we właściwym świetle, proszę Państwa, ponieważ trzeba pamiętać, że jeżeli z artykułu jest wydźwięk, że środowisko lekarskie może być temu winne, to musimy się zastanowić, jaki efekt przyniesie opublikowanie takiego artykułu. Ilość ludzi przeczyta taki artykuł i przestanie ufać swojemu lekarzowi. Bo sobie pomyśli, o, to zrobili w koniu, ja też mogę zrobić w koniu. To jest też do rozmowy po wykładach. Przykładów mnóstwo. Więc chodzi o to, żeby zrobić dobrze faktycznie, ale nie przedobrzeć, żeby przy okazji jakaś szkoda nie wyszła dużo z tego. Zagrożenia. Chory bez lekarza prowadzącego. To jest kolejna sprawa, ale to nie mam na to rady, może ktoś wymyśli. W dzisiejszej dobie leczenie onkologiczne, profesjonalne leczenie onkologiczne, u nas jeszcze tego niestety jest niewiele, w niewielu ośrodkach, polega na prowadzeniu chorego interdyscyplinarnie, czyli to, o czym była dzisiaj już mowa. Decyzje zapadają, przez zespół są podjęte, chemioterapeuta, radioterapeuta, chirurg i tak dalej, i tak dalej. Niestety w związku z tym bardzo często zdarza się, że chory kompletnie nie ma pojęcia, kto jest jego lekarzem prowadzącym, do kogo może się zwrócić. On powinien mieć chociaż taką świadomość, że ktoś jest jego lekarzem prowadzącym. Bo tak trafia od kliniki do kliniki, od radioterapii na oddział chemioterapii. Jeszcze musi szukać chirurga, żeby jakiś zabieg mu zrobić. I my radzimy, zapytaj lekarza o to, czy tamto, ale którego?
Nie ma pojęcia kompletnie, kto go prowadzi, gdzie, jak, więc to jest duży problem. Powinien mieć jakiegoś lekarza prowadzącego chorych. Bez kontaktu z lekarzem prowadzącym, to, że sam lekarz prowadzący jest, to wcale nic nie znaczy. Jeszcze musi być jakikolwiek kontakt między nim a pacjentem. Rozczarowany przebiegiem leczenia, nie znający celu leczenia, ten cel to jest o tym, co mówiliśmy. Tam chyba tego przykładu nie przeczytałam, to Państwo macie w prezentacji, że przykładem celu wspólnego jest, czy raczej rozbieżności, jest to, że na przykład lekarz onkolog chce poprawić jakość życia chorego, stosując chemioterapię paliatywną, a chory wcale nie chce tego życia, ponieważ ma depresję, której onkolog nie dostrzegł, albo nie zapytał go, tak? czy pan go chce żyć. On ma depresję, on nie chce żyć. On nie chce ani mieć wydłużonego tego życia, ani sprawy jakości życia, chemioterapii i tak dalej. Jakość jego życia jest tak straszna, że nie ma o czym mówić. Więc musi być ten wspólny cel. Czasem wyjaśnić od samego początku, o co walczymy i ustalić, jakie mogą być ewentualne przeszkody. Może wystarczy mu leczenie przeciwdepresyjne włączyć, może jest bólowy, może go boli, nie chce żyć, bo go boli, jest źle leczony ból. Może wystarczy odpowiednio zastosować leczenie przeciwbólowe i będzie się nadawał właśnie na poprawę jakości życia za pomocą chemioterapii. A tak to po co chemioterapię stosować, skoro tak naprawdę to wydłuża tylko jego cierpienie, a nie poprawia jakości jego życia. A nie zdający celu leczenia, zatem wątpiący w jego sens, zastanawia się całymi nocami, czy on będzie żył, czy nie, bo nie wie, czy jest leczony paliatywnie, czy radykalnie, nawet nie zna tych pojęć. Czujący, że przeszkadza swojemu pacjentowi, gdy chce mu zadać pytanie. Nie mający wsparcia ani w lekarzu, który nie ma czasu, ani w rodzinie, która rozpacza lub twierdzi uparcie, że wszystko będzie dobrze. Z rodziną trzeba się liczyć, to jest kolejna uwaga. Wśród wszystkich pytających, proszących o pomoc, mamy około 60-70% pytających, proszących o pomoc, to jest rodzina chorego, a nie chory. To jest też taka uwaga odnośnie internetu, który jest źródłem informacji dosyć cennym w tej chwili i eksplorowanym, że jeśli chodzi o chorych na raka, internet w tej chwili jest bardzo, bardzo ważny. To dla tych jest uwaga, którzy myślą, że chorzy na raka to są starsi ludzie i nie korzystają z internetu. Ok, ale ich dzieci korzystają. 40-latka, 30-latka, 25-latek, 50-latek, mając chorego ojca, siada w internecie, dzwoni do nas, a ten chory, który jest starszą osobą, ślepo słucha swojego dziecka, tak naprawdę, bo sam się nie czuje na siłach. Więc robi to, co mu syn albo córka powie. Bez wiedzy, co dalej, gdzie szukać dalszych wskazówek lub pomocy. To jest też temat do rozwinięcia. Bez ogólnie rozumianej, bieżącej informacji o swoim stanie zdrowia i efektach leczenia. To jest bardzo ważne. W trakcie chory musi wiedzieć, co się mniej więcej dzieje, nawet jeśli jest gorzej. Co robi ten chory, jeżeli nie ma dobrego kontaktu ze swoim lekarzem, jeśli nie ma lekarza prowadzącego? Przerywa leczenie, to się zdarza. Nie tak często, ale się zdarza. Zaniedbuje leczenie, to jest kwestia 60-70% mniej więcej chorych zaniedbuje leczenie przez nieregularne zażywanie leków, zmniejsza sobie sam dawki, bo dochodzi do wniosku, że jak zmniejszy, to i tak się leczy przecież, a będzie miał mniejsze skutki uboczne. Tymczasem to wtedy jest jak placebo, taka zmniejszona dawka kompletnie nie działa, kompletnie bez sensu. W ogóle odstawia leczenie sobie, bo stwierdza, że to pewnie przez te tabletki. Nie informuje wyczerpująco lekarza o bieżącym stanie zdrowia, to jest bardzo ważne. Lekarz powinien o pewnych rzeczach koniecznie wiedzieć, na przykład o incydencie krwioplucia. Nie informuje, czy ktoś taki chory, nie informuje, a pewnie mi minie. Nie ma odpowiednio zastosowanych leków, nie jest skierowany na brak terapii na przykład, w ogóle, że stwierdza, że siedzi, że ma krwioplucie, umiera na kwotach 3 dni, czy tam tydzień później. A jego lekarz kompletnie w ogóle już nie wiedział, nie? Że jest takie zagrożenie. Niepotrzebnie cierpi i leczenie mające na celu poprawę jakości życia traci de facto sens. O tym mówiliśmy. Lub, uwaga, jeśli ktoś z Państwa jest nadwrażliwy, to przepraszam z góry, szuka innych rozwiązań i te inne rozwiązania Państwo, nie muszę Państwa wprowadzać w temat, pewnie doskonale to znacie, ale kilka moich ulubionych sposobów chciałam Państwu pokazać. Na sam koniec. To jest
bioenergoterapia bodajże. To jest urynoterapia. Są tacy, którzy to stosują jak najbardziej. Tacy, co do tego namawiają i chociaż nie mogą w to uwierzyć, albo nam chory, którzy to pili. To jest, proszę Państwa, lewatywa z kawy. Z tego, co mi wiadomo, rozmawiałam z lekarzami na ten temat, bardzo często powoduje perforację jelita grubego, ale jest stosowana nadzwyczaj często, bardzo często onkolodzy nie mają o tym pojęcia, że oprócz tego. Się nie przyznają. Nie przyznają się, dokładnie. Nie przyznają się. A co tam nie zaszkodzi? Nie cicho i nie ma nic. Także robi kawę i sobie z tego robi lewatywę. Kilka razy dziennie. To jest, proszę Państwa, wyżłobienie sobie własnoręczne nożem otworu w łydce i włożenie ziarenka ciecierzycy, tak, do wydłubanego otworu nożem. I ta ciecierzyca, to ziarenko tam sobie, nie wiem, kiełkuje i wyciąga raka, wysysa go z organizmu. Tak, to, a to jest doktor Aszkar, który uczy, jak to robić. Robi to na targach poznańskich na przykład. Oficjalnie wynają sobie tam na targach jakieś tam stoisko i tak dalej. To jest sprawy szalone. Właśnie wszystkich, to też coś komplikacji chyba. I uczy, jak to robić. Jest to doktor Aszkar, ale nie wszyscy wiedzą, że to jest doktor fizyki, a nie medycyny. I skazany w Stanach na więzienie za uprawiany proceder. Za to dorobił się majątku w Polsce, publikując książkę na temat właśnie tej cudownej metody. I nie wiem, to 2-3 lata temu było, do dnia dzisiejszego zbija majątek na tym i do dnia dzisiejszego ludzie to stosują. Zdziwilibyście się Państwo, w jakiej ilości chorzy to stosują. Nie, to nie było nawet zobaczenie, że to zakażenie z tego będzie, nie? Że to, że to nie. To wynika z jednego. I jest jedna bardzo ważna sprawa. To robią chorzy tylko i wyłącznie ci, którzy nie mają dobrego kontaktu ze swoim lekarzem. Ci, którzy rozmawiają ze swoim lekarzem, którzy mu ufają, absolutnie nawet tego nie szukają. Wyszukiwarce internetowej Google. Absolutnie. A w Google wystarczy wpisać, proszę Państwa, może się kiedyś pokusicie, leczenie raka. Proszę sobie wpisać kiedyś to hasło. Bardzo fajne rzeczy wskazują. Na przykład takie. O. To są pijawy. Nagle bardzo fajne rzeczy chcę zobaczyć. Znalazłam ostatnie dwa slajdy, co są. Marku. Znalazłam w internecie taką informację, bo byłam bardzo zaciekawiona tym, czy były kiedykolwiek jakieś uchorowania, czy cokolwiek nasze państwo kiedyś zrobiło w tym kierunku, żeby z tym walczyć i znalazłam taki zapis w formie blogu jednostronicowego. Nasze Ministerstwo Zdrowia stworzyło w roku 2002 Radę do Spraw Metod Niekonwencjonalnych. Niestety jest to tylko instytucja doradcza, której nikt o nic nie pyta. Kto to napisał? Jan Mazowski, członek Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii, organ pomocniczy Ministerstwa Zdrowia RP. Wrzuciłam w Google tą radę całą. O! I wyskoczyła mi strona Ministerstwa Zdrowia. Zaznaczyłam na czerwono, może Państwo nie widzicie, bo to jest baczkiem. Rada zakończyła pracę. Już nie ma żadnych więcej. No nie ma jej. Nie wiem, co zrobiła. Nic. Czy jakieś rekomendacje stworzyli? Za to jedna ciekawostka. W 2011 roku, czyli rok temu, na liście legalnych uprawianych zawodów Ministerstwo Pracy zamieściło nowe pozycje. Chciałam, żebyście Państwo zobaczyli jakie. Ostatni slajd. Astrolog, bioenergoterapeuta, wróżbita. No. Moje ulubione jest to. Dodatkowe zadania zawodowe. Stosowanie metod bioenergoterapii na odległość.
Prawie jak brachy teraz. To są nowe zawody. Zarejestrowane nowe zawody przez Ministerstwo Pracy.